Dzień dobry, nazywam się Tomasz Grzelak i jestem wykładowcą na uczelni Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w Bydgoszczy. Znajduję się obecnie w Singapurze. W Singapurze, który był na kartce zapisany jako jedno z wielu miast państw, które mam ochotę zwiedzić, poznać, doznać, przeżyć, jak tutaj się w ogóle żyje i co można robić. Spełniam swoje marzenia i tak jak powiedziałem, spełniam, bo marzenia się nie spełniają same. To jest konsekwencja, to jest upór, to jest wytrwałość, wytrzymałość oraz konsekwentne realizowanie swoich planów. Tak więc na to wszystko składają się marzenia. Możesz marzyć i nic nie robić i czekać, czy ktoś weźmie za to odpowiedzialność i pozostaniesz w domu i zaczniesz zwiedzać miejsca, które są bardziej dla Ciebie dostępne. Uważam, że życie jest za krótkie, aby żyć w jednym miejscu. Uważam, że życie powinno być piękne, i żeby być obywatelem świata, a nie zamknąć się zaściankowo i pozostać tylko na miejscu, powiedzieć ja nie mogę, ja czekam, aż ktoś za mnie coś zrobi. Weź odpowiedzialność za siebie, a będziesz mógł, będziesz mogła jako student nabywać odpowiednich kompetencji od ludzi, którzy się dzielą z Tobą doświadczeniem, tak jak ja się doświadczeniem dzielę na moich wykładach ze studentami. Singapur to piękny kraj. Ja mogę o nim opowiadać naprawdę teraz już godzinami, ale wolę tym się podzielić, jak się spotkamy prywatnie, jak spotkamy się na uczelni i zadacie mi pewne pytania, jak było, czego doznałem. Dzisiaj pragnę Cię zachęcić do tego, aby realizować swoje marzenia, wziąć odpowiedzialność za swoje marzenia, spojrzeć na to, że jeżeli inni podróżują po świecie, są szczęśliwymi osobami, doznają tych wartości, które są na całym świecie, z różnych krajów, to też bym tak chciał. Ja podjąłem taką decyzję. A Ty? Z Singapuru pozdrowienia dla wszystkich studentów Wyższej Szkoły Bankowej. Do zobaczenia.